Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną rundę Speedruna 2.0. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. Zaczynałem z rankingu 400. Celem jest zrobienie 2400. Seria zapowiada się długa, intensywna, ale wiem, że jest wartościowa. Komentuję swoje ruchy, plany. Przypominam również o darmowym kursie oraz e-booku do pobrania. W komentarzu jest link oraz w opisie filmu. Zapraszam serdecznie. No i zaczynamy. Mamy takie same rankingi z przeciwnikiem. Walczymy o barierę 1900, a może obronę Caro-Kann sobie zagrajmy. Czyli E4, C6, skoczek na F3. Co ciekawe, mogę na przykład teraz zagrać D6 i będzie obrona Pirca. To cały czas będzie spoko otwarcie, to znaczy inne, no ale gram sobie D5, czyli obronę Caro-Kann zastosuję. Po przepchaniu mogę wysunąć sobie fajnie gońca na G4. Od razu to zrobię i to taka będzie bardzo dobra wersja obrony francuskiej. Posunięcie E6, o C4, przeciwnik wie, o co chodzi w debiucie, ale nie wiem, czy do końca, nie wiem, czy ten ruch za szybko nie był zagrany, bo teraz tak, jak ja zbiję, on zbije hetmanem i ja zbijam sobie na D4, więc on będzie musiał odbić pionkiem i zepsuje sobie pionki, więc idę na to. A jeżeli nie tknie pionka, to bym zagrał sobie B5. No i teraz zbijam tutaj. Czy to nie jest lepsza pozycja? No właśnie. Czy ja coś tutaj przeoczyłem? Wszystko się zgadza. Biorę po prostu pionka. Pion za darmo. Atakuje tu, atakuje tu. No koszę go teraz. On musi zagrać jakiś taki ruch typu hetman E2. Na jego miejscu tak bym zrobił. Tyle, że ja mogę mu przydzwonić gońcem na B4. O właśnie, nawet może zagrać sobie inaczej. Mogę mu tutaj zagrać. Ja wtrącę posunięciem, chcę wymienić i to też jest dobre. Czarnymi na pewno, ale przydzwonię mu szacha, bo jeżeli się zasłoni tym, to odbiję i na końcu jeszcze wieżę zdobywam. A jeżeli zasłoni się gońcem, o, skoczkiem może się zasłonić. No to też jest taka opcja, że najpierw zbiję tu, on zbije tu. Ja mogę zbić tam. Tylko on zrobi roszadę i będzie miał bardzo dobry rozwój za dwa pionki, więc tego nie chcę, więc... Co ja w ogóle gadam? Słuchajcie. Co ja gadam? Przecież ja zbijam hetmana za darmo. Masakra. Oj, Krzysztof, produkujesz się, a tu hetman poleciał. Wystarczyło 9 krótkich ruchów. No zobaczcie, taktyka, co nie? Aż zanim rozpocznę następną partię, to zobaczcie, jak to się jeszcze raz działo. No tutaj... Polecam bardzo grać gońcem, bo mówię, to jest dobra francuska. No i C4 za szybko. Bo jeżeli tak i jak ja zbijam, to on powinien tym odbić, ale to już powoduje, że tu są słabe pionki. Dlatego mogę napadać, grać sobie tak, wstawić skoczka, goniec C7 albo goniec G7. Znaczy grać tak w sensie, żeby on nie robił przełomu, ale to zapobiegnę temu. Masakra, a w tym momencie on zbił tu zagrał. A no właśnie, ten ruch jeszcze przecina tutaj jakby co, bo jak on zagra gońcem, to ja mogę też zbić, więc on musiałby tu odejść królem, co wiązałoby się z matem, albo król na E2. No właśnie, no to tak, to wygrana partia. No dobra, lecimy z kolejną rundką. Mamy 1905, niech będzie ruch E4, D5. O, mamy skandynawską teraz białymi, tylko zobaczymy, jak on zrobi. Dobra, on hetmanem, no to co, wychodzi skoczek, spokojnie atakujemy hetmana z tempem szach. Jeszcze nikomu krzywdy nie zrobił. Teraz tak, jak zagram tu gońcem, to on zagra tak. Nie mogę tu, bo on zbije, będę musiał pionkiem, więc mogę tak zagrać. Sprytnie do tego podszedł. Zagram tak, ten ruch się również przyda i tak zagram ruch D4 za moment, a również mogę zagrać G3, goniec G2 i roszada. Ewentualnie mogę nawet też D3 zagrać, jak na przykład on zagra C5. Jednak poszedł goniec, więc wyrzucę sobie tutaj od razu pionka do góry. Zobaczcie, że skoczek też teraz swojego kolegi tutaj fajnie asekuruje. Wyprowadzę gońca, zaatakuje pionka, który jest broniony, ale to nie ma znaczenia. W tym układzie też taki ruch jest ciekawy. H3, G4, ale chyba G3 mimo wszystko. Nie będę tu się póki co wygłupiał. Nie ma jakichś tam zagrożeń. Goniec G2 naturalnie, wyprowadzamy figury, zrobimy roszadę i jesteśmy w domu. Tutaj trzeba przyjąć taką taktykę spokojną, ograniczać figury przeciwnika. Goniec B4 już nie wiedzie, zaraz zagram B4, zbuduję centrum za moment, mam nadzieję. Gram właśnie szybko B4, hetman prawdopodobnie wejdzie do domu. Zagram teraz tu. To jest dobry ruch, słuchajcie, dlatego, że zaraz C4 wrzucę. I ten skoczek później będzie miał opcję taką. Hetman A, dobra, zagrałeś mój przeciwniku inaczej, ale to mimo wszystko mogę tak. Mogę, nie muszę. C4 nie mogę, bo tu... Chwila, niech ja się zastanowię, jakby tutaj go pooszukiwać. Mogę też C3, mogę skoczek B2, żeby ewentualnie tak zagrać. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Skoczek B2 wygląda ok. Poza tym po C4... No tak, skoczek broni, ten hetman tutaj będzie stał raczej niemrawo. Skoczek z B2 też stoi tak inaczej niż zwykle, ale on przez D3 w razie co może przejść. Dobra, i od razu idziemy na C4, nie pozwalamy wejść skoczkowi. Może ruch B5 nastąpić, może. Wtedy istnieje taka opcja jak A4, bicie tu, B5, tu, tu i tam. To może być trochę ryzykowne, zdobywam niby jakość, ale u niego się mogą rozegrać nieco figury. Ale póki co on nie wpadł na ten pomysł. Teraz może to nastąpić, żeby zyskać pole D5, bo po przepchaniu właśnie te pole zyska, ale tutaj tak będę miał bardzo dobrą grę. Nie mogę teraz tak, bo tutaj oczywiście tracę, więc może hetmana trzeba wyprowadzić. Wprawdzie pole E4 jest jego. Nie, no dobra, zagrajmy hetmanem. No właśnie, on tutaj zaczyna chyba... uciekać. No to co? W tej sytuacji taki ruch, takiego ruchu można się spodziewać, ale mogę też później tak zagrać, więc tego się ruchu nie boimy. Gramy wieża D1, trzymamy pionka w centrum, zagramy H3, żeby też było G4, żeby goniec sobie mógł wrócić. No póki co nie mogę wrócić, ale to nie szkodzi. Goniec E3, grzecznie sobie gramy. Zobaczcie, skoczek też nie zagra na G4, nie zaatakuje nam silnego gońca. Poza tym już się narzucają jakieś fajne opcje przełomowe. Hetman zagrał sobie na C7, w porządku. Myślę, że taki ruch można próbować ewentualnie skoczkiem wejść, może poprawić wieżę, a może F4 zagrać, mu tutaj przydzwonić takim ruchem. Wygląda to fajnie, ale dostanę G4, nie chcę tego ruchu i się porobią tutaj takie przeciągi małe. A może po ludzku skoczek C3, przypilnujemy pola E4. Dlaczego by nie? Przypilnujemy pola B5, czyli walczymy w centrum mocno i staramy się ograniczać figury przeciwnika. Taki mam cel. Dobra, on tu się nastawia na bicie. To nie jest groźne, idę na to, gram wieżą. Jeżeli zbije, hetman zbije, to ja goniec F2 i ten hetman będzie musiał wrócić, będę miał figurę za dwa pionki. Jest to korzystny układ, dlatego nie boimy się tego absolutnie. A ja sobie poprawiłem po prostu wieżę. W tym momencie też mogę zagrać skoczek D3. Jeżeli wymieni, to super, bo ten goniec jest, no jest dobrą figurą, nie ma co ukrywać. Więc myślę, że skoczek D3 będzie ok. A co dalej z nim będzie, to też nie wiem w sumie tak naprawdę. Może na C5. W każdym razie nie muszę wszystkiego teraz wiedzieć, bo przeciwnik ma ciaśniej, ma troszkę ciężej, wydaje mi się, w tej sytuacji niż my, więc możemy starać się poprawiać swoje figury. Wymiana gońca za skoczka przeważnie może być taką lepszą opcją dla nas. Parę gońców zwykle jest ok. Tu jeszcze się zastanawiam nad takim ruchem E5, żeby przełom był w centrum, ale ja mogę wtedy... Wydaje mi się, że C5 wtrącę, a potem zagram tak i tutaj się rozdmucham. Tak, raczej tak. E5 raczej nie jest jakieś groźne, bo jak zagram tak, to on tak może. Tutaj. No, dużo jest fajnych opcji tutaj białymi, myślę. Ale nie, po tym ruchu wydaje mi się, że C5 po prostu. Dobra, jest A6, pewnie przygotowuje takie posunięcie. Jeszcze mi coś innego zaświtało. C5, goniec odchodzi i skoczek na C4. Że ten skoczek tutaj będzie miał dobrą opcję. Ale my też wejdziemy tu, zbije hetman i hetman poleci. Dobra, idę na to. Znaczy, tutaj nie musi nastąpić wymiana, to co sobie założyłem, ale jednak C5 sobie zagrałem, żeby wejść skoczkiem. Tym bardziej, że te A6 mi pomogło w tej decyzji, dlatego, że tu się osłabiło też pole B6 i to jest takie typowo schematyczne właśnie działanie. A6 poszło, no to C5, wchodzi skoczek silny i... A, nie wytrzymał gościu, no to dobra. Jak nie wytrzymał, to się z tego cieszymy. I teraz chyba tu... Mogę też tak, ale muszę zagrać. Tak, zagrajmy sobie tak, bo tutaj groziło wybicie. Tego hetmana trzeba gonić. Może być zagrany hetman na f4, zawsze mogę też zagrać tak i tak. I tak zrobimy również. Mam za darmo posunięcia figurami, więc sobie z tego skorzystam. A powiem więcej, hetman sobie odejdzie, to teraz zagram gońcem tutaj na g3. Poza tym mogę też spróbować wymienić hetmany, ale goniec. Goniec wchodzi na g3, hetman ucieka i z powrotem gram skoczkiem, dlatego żeby skoczek na e4 nie miał opcji. Ale zaraz, Krzysztof, rozpędziłeś się trochę, bo skoczek h5 jest teraz. No dobra, nie jest to jeszcze jakaś tragedia absolutnie. Skoczek h5 to wstępem zagram tu, choć nie chcę zbić wieży specjalnie, jest h5, dobra. Skoczek c4, tutaj są opcje. Jeżeli tak, to nawet tutaj sobie zagram. Też muszę pomyśleć, no bo h5 było po to, żeby tutaj szedł pionek. Nie chcę grać tu, bo... albo chcę. On zagra tu, jestem przekonany, ja nie chcę zbić za bardzo tej wieży, to znaczy chcę. W sumie dlaczego nie? To chyba jest ok. Goniec, znaczy chodzi mi o to, że ten goniec jest tutaj dobrym obrońcą, więc ja specjalnie nie chcę go wymieniać, ale zastanawiam się, jeżeli przeciwnik pozwoli na to. Jeżeli zagra wieżą e8, to sobie odchodzę tutaj i wtedy skoczek na d6 będzie sprawował tutaj główną rolę i będzie świetnie sobie radził. Figura za dwa pionki jest dobrze. Przede wszystkim musimy uważać na jakieś takie ataki typu G4 nieprzewidziane. A no właśnie, zobaczcie to, co sądziłem. Przeciwnik oddaje tę wieżę. Tu nic nie grozi. Najpierw zbiję, przyjmę tę ofiarę. Przyjmę. Im więcej wymian, tym chyba lepiej dla mnie, bo jeszcze mam skoczek D6 tutaj z atakiem na dwie rzeczy. Ten skoczek na F4 chcę zagrać, ale jak zagra, no to wrócę gońcem, więc najpierw muszę się zająć gońcem, dokładnie. Tu wybijam skoczka. Szybka akcja. Będzie wybicie i skoczek na D6 z atakiem. No więc mamy w tej sytuacji wieżę więcej. O, nawet jeszcze więcej niż wieżę. Tutaj myślę, że przeciwnik już powinien złożyć raczej broń. Mimo wszystko walczy. Zagram skoczkiem i dam szacha, dlatego że chcę zagrać hetmanem na f3 i wymienić. Proste rzeczy. Jeżeli mamy ogromną przewagę materialną, czy w ogóle przewagę materialną zwykle, no to staramy się wymieniać. Wtedy się gra łatwiej. Dobra, przeciwnik złożył broń. Lecimy 1914. No to może... no to może co? Może tą skandynawską jeszcze raz. Wiem, że dużo jej katuję ostatnio, ale niech będzie. Dobra, skoczek C3. Wyszedł szybko skoczkiem. D4. Tutaj to ja zbiję tego skoczka, psując mu strukturę pionków. I zagram G6. Ten układ też mi odpowiada. Białe myślę, że też są zadowolone. Wyprowadzam sobie tutaj swobodnie figury. Goniec, dobra. Tu chyba C5 mogę zagrać, ale tak się zastanawiam. Po wybiciu tam, ale on nie wybije, to nie o to chodzi, żeby wybić. Nie, no C5 zagrać chyba trzeba, żeby walczyć o centrum i wstawić za pionkiem skoczka. I mimo wszystko naciskać na punkt D4. Hetman zagrał na D2, bardzo szybko zagrał. Szybki skoczek, goniec już nie zwiąże skoczka, ale skoczek dobrze tutaj kontroluje centrum. Po wybiciu oczywiście na C5, ja się tego nie boję, bo zagram sobie E5. On będzie miał strojone pionki, tak zwany tramwaj pionów, można to tak nazwać. No właśnie, i teraz E5, nie wpuszczając skoczka, absolutnie. I tutaj muszę się nastawić na coś takiego, że sobie zagram tak i tak, tylko że to nie będzie takie łatwe, dlatego że jest szach z odsłony, ale na spokojnie, tutaj można sobie pewnie figury na spokojnie też rozwinąć. Goniec zagrał, dobra, goniec zagrał to goniec E6, oczywiście wymiana hetmanów jak najbardziej, proszę bardzo, te pionki będą atakowane później, już się szykuje taki ruch jak F5 w tym momencie, więc skoczek może na G5, ale goniec zawsze na C4 sobie kica. Wymiana hetmanów jak najbardziej ok. Muszę uważać na wieżę B1, żeby tutaj też mocno mi przeciwnik nie atakował. To trzeba wziąć pod uwagę. Zawsze mam też skoczek. Takie posunięcie skoczkiem. Słuchajcie, gram tak. Gram F5. On prawdopodobnie będzie musiał zbić, więc ja odbiję. Pionek mniej, ale te piony będą słabe, więc wizualnie to wygląda, jakbym miał teraz więcej. Zastanawiam się, czy nie wtrącić mu tutaj. Myślę, że to będzie dobry układ. Wtrącę mu, bo on musi jakąś figurą odbić i jeszcze linia będzie zamknięta, a potem odbijamy po prostu tu. Raczej gońcem zbiję. Dokładnie. I teraz wieża E1. Aha, tego pod uwagę nie wziąłem, bo on teraz wieża E1 może po prostu zagrać i mi atakować pionkę. Będę musiał tak i skoczek wejdzie. No muszę tak zagrać, nie mam wyjścia. Skoczek wejdzie tu, no i goniec tu. Na razie nie zbijam, nie ma takiej potrzeby. I teraz prawdopodobnie będzie walka na linii B. No muszę przyznać, że tutaj się tak porobiło ciekawie. Mogę spróbować zagrać z planem wieża E8, goniec F8 i wziąć tego pionka. Zawsze się muszę liczyć z takim ruchem, że jak tu wybiję, to się wyprostują u niego pionki, ale wyrównam wtedy swoje piony właśnie w tym momencie. Poszło A4. Według mnie zbędny ruch, wieża E8 konsekwentnie, tak żeby nie wpuścić skoczka w razie czego i przytrzymać pionka, bo też może być poderwanie tego centrum. No to tak przy okazji, gdzieś tę wieżę trzeba było wstawić. Po linii B nie ma chyba sensu walczyć, bo nie ma. Po prostu nie ma. Poczekajcie, teraz się pojawiła ciekawa opcja, bo mogę zbić tu z szachem. On odbije i tu mogę zdobyć piona. Tylko że zostaną różnobarwne gońce. To nie będzie chyba jeszcze tak mnie satysfakcjonowało. Mogę zagrać tak, wolę chyba jednak tego pionka wziąć. Jak on odbije sobie gońcem. Dokładnie, bo jeżeli on zagra tu, będzie chciał bronić pionka, to mam odbicie na C2. I właśnie, dobre jest to, że odbijam jednego pionka. Dobra, teraz zbijam na C2 i on ma problem. On chyba tego nie zauważył. Od razu robimy taką akcję. Raz, że odbiłem pionka, dwa, że jest para gońców, trzy, że te pionki łatwiej atakować niż moje pionki na tym skrzydle. A może się mylę. Dobra, jest skoczek A5, więc tutaj damy szacha i wrócimy gońcem na E4. Dlatego, żeby bronić na C6. Prosta rzecz. Na ten moment jest pionek więcej. Jest bardzo dobrze. Więc zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Teraz chyba prostym planem będzie uaktywnić wieżę na kolejnych wolnych liniach i przejść po prostu do obozu przeciwnika, próbować atakować słabości, pionki, ewentualnie uważać też na jakieś, no właśnie, na jakieś zagrożenia typu skoczek B7, ale skoczek B7 wydaje mi się, że tutaj jakieś mocno groźne nie jest. Zastanawiam się, czy nie zagrać tutaj z tempem. Zagram z tempem tu. Nie, nie zagram, bo skoczek na D6 potem wejdzie. Goniec F8 w takim razie. Przytrzymam po prostu zapędy skoczka. Widzimy, że tutaj chce skoczek wejść na D6, poszaleć. No dobra, coś trzeba z tym zrobić. A może nic z tym nie robić? Całkiem niezłe posunięcie jest. Tutaj, tutaj. No nie, tak nie można. Bo jeszcze nad tym myślałem, ale to skoczek wejdzie na D6. Tu wieża E6 chyba. Chyba wieża E6. Tu pilnujemy gońcem. I wieżą pilnujemy też D6 i schodzimy z potencjalnych widełek, bo przeciwnik oczywiście może to wzmocnić grając wieżą, tak też się dzieje, ale wideł chyba nie ma. Zostawię na niego pułapkę, słuchajcie, wieża E8. Teraz grożę takim zagraniem, ze zdobyciem tutaj materiału. Ale jest to kuszące, żeby zagrać skoczkiem, po tym ruchu właśnie wybiję najpierw tutaj, a potem zasadzę mu na G2. Pewnie to widzi. Powinien zresztą to widzieć. A zdwojenie wież tutaj na pewno ma sens, bo w kolejnym posunięciu mogę po prostu odejść gońcem i spróbować tutaj podziałać po wolnej linii. Tym bardziej, że zawsze mogę wybić na D6 w razie co i zostawić różnopolowe gońce, ale słabość na G2 będzie porażająca i tu przeciwnik nie będzie w stanie tego za bardzo obronić, według mojej oceny. Dobra, tak się też dzieje. Zobaczcie, goniec zagrał. No mogę tutaj zbić od razu. Dobiję. Jakość więcej, 2 pionki więcej. No, jak wszystko gość wymienia, to tym bardziej nam ułatwia grę. Szachów żadne nie ma, to jest dobry układ króla ze skoczkiem. Jeżeli skoczek chciałby nas atakować, to ma dużo pól, żeby nas właśnie zaatakować, więc z tego się cieszymy i gram sobie swobodnie, wieżą daleko, atakuje pionka. No jest po robocie. Dobra, mamy to, lecimy dalej. Szukamy przeciwnika. 1927. E4. No to co? Niech będzie znowu. Posunięcie D5. Skoczek F6. D4. Na razie wszystko dobrze. Pewnie C4. Jeszcze nie ma. Skoczek F3 jak najbardziej ok. Zobaczymy, jaką koncepcję przybierze przeciwnik. Może grać się aktywniej. C4 albo też C3. Dobra, tu skoczek B6. Prowokujemy go do posunięcia C5, wtedy wracam skoczkiem. Goniec E2, w porządku, jest goniec G7, przygotowuję szybko roszadę, jesteśmy w domu. To znaczy, to jest normalna gra, kto co lubi. Dobra, tu robimy sobie roszadę. No i cóż, przeciwnik ma do wyboru wyprowadzenie figury, zrobienie roszady, jeszcze H3, bo też mogę mu taki ruch zastosować w pewnym momencie, jeszcze wstawię skoczka i będę głównie naciskał na punkt D5, prowokował go do właśnie tego też posunięcia, żeby uderzyć później tam na B2, ewentualnie wskoczę sobie tutaj. Dobra, jest H3, jakby słyszał, skoczek C6, wszystko gra. No i moim planem jest teraz zagranie posunięcia E5. Po tym ruchu pozycja, myślę, że będzie bardzo atrakcyjna czarnymi. Tak podpowiem wam, że to jest taki jeden z głównych wariantów, zresztą bardzo ciekawych dla czarnych. Tak się teraz pojawiło, że przeciwnik gra w miarę dobrze. O, ale C5 to chyba nie jest dobry ruch już, bo sobie gram tu i chcę zagrać tak. Więc, a on nie ma jeszcze roszady, on nie ma jeszcze skoczka wyprowadzonego, no więc teraz tym bardziej E5. O, panie kolego, zbijam skoczka, zbijam gońca, nawet się nie zastanawiam. I teraz chyba goniec H6 świta mi, żeby uderzyć w słabość, a potem uderzyć tu, tylko że D5, myślę, czy tak nie zagrać od razu, bo D5 tu, dobra, to musi być słabe, to na bank jest słabe. Chwila, jeszcze raz. Goniec H6, hetman D2. Tu. Nie no, wtedy tak nie zagra. Dobra, goniec H6 grać według mnie trzeba od ręki. Od ręki, na słabość się nastawi. Stop! Te miskliki. Już nie pierwszy raz tu by się... Zdarzył misklik. Słuchajcie, zbliżamy się, chciałoby się powiedzieć powoli, no ale powoli się zbliżamy do rankingu 2000, czyli takiej głównej bariery w speedrunie. Już jest niedaleko, także widzicie, w miarę szybko to poszło. O, hetman B3, tego nie przewidziałem posunięcia sprytnego. A bardzo ładne posunięcie przeciwnika, tu muszę mu przyklasnąć, fajnie. Ale chyba wieża B8, chociaż taki ruch. Nie, no chyba tak zagram mimo wszystko. Spróbuję rozbić jednego pionka. I poza tym zawsze mam skoczek A5, który będzie bronił. Co? No to hop. Tak, i wieża B8. Na wolnej linii gramy. Jeżeli hetman zagra tutaj, to mogę trzasnąć wtedy na E3, więc on pewnie jakoś tak musi zagrać. Albo tak, okej. Ale jestem już na wolnej linii, mam po prostu, myślę, że w miarę normalną, fajną, prostą grę. Zastanawiam się, co dalej, żeby tutaj wykorzystać tę dobrą pozycję, no bo trzeba to tak jasno powiedzieć, no nie wydaje mi się, żeby było źle. Może po prostu goniec E6. Wyprowadźmy sobie ostatnią figurę. Tutaj nie może zagrać skoczek, ja tego pionka sobie tutaj Na tego pionka sobie spoglądam. Taki ruch będzie planowany przez mojego przeciwnika. Pytanie, czy tak nie mogę zagrać. Tylko że puszczę tutaj pole. Tu jeszcze się zastanawiam, ale dostanę taki ruch, to nie bardzo chcę. Mogę też zablokować go nieco, zagrać tu wieżą, tylko czy to mi to coś da? W sumie da, bo mogę wieżę hetman b8. Dobra, zagramy tak nietypowo. Wieża b4, niech będzie. Takie posunięcie nie działa, bo zbijam tutaj, tam zawsze wisi skoczek, poza tym hetman też szachem wchodzi. A planem będzie zagranie hetmanem na b8. Już po wolnej linii możemy sobie tutaj męczyć przeciwnika, nawet potem a5 zastosować, a potem nawet zagrać posunięcie wieża d8. No i znowu gramy na ograniczanie figur przeciwnika. Zobaczcie, te pola są zajęte w tym momencie. Również te pola są zajęte i te. Wszystkie na czerwono pola są zajęte przez czarne figury. Dobra, taki ruch go pewnie interesuje, ale prowokator, słuchajcie, do bicia na g4, ale prowokator niesamowity. Teraz taki ruch nastąpi. Jak nastąpi, to spoko, tu będzie wisiała, sobie odejdę tu. Hetman b8, gramy swoje. Widać, bardzo mu ten goniec na h6 przeszkadzał. I dobrze. I dobrze, to znaczy, że to zadziałało. I teraz goniec, zobaczcie, jeszcze piękniej tutaj broni. I przeciwnik, teraz zobaczcie, nie dostrzegł tutaj. To sobie po prostu jednego pionka weźmiemy. Już grozi jakieś zagranie wieżą. Mogę nawet hetmana przerzucić z powrotem i tam spróbować atakować. Zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy powiedzieć. Przeciwnik nie ma czarnopolowego gońca. To jest bardzo duży atut dla nas. Ok, tu jakoś skoczek może teraz się wykaraskać. Nie wszystko można mieć oczywiście. Ale hetman c8. Hetman c8 sobie zagramy. Pilnuje gońca i tam jakieś grożą hetman g4, może tutaj. No może zagrać skoczek. Raczej powinien. A to chyba wtedy sobie wejdę tak, tam postraszę mocno. Raczej wszystko jest pod kontrolą. Nasze plany w miarę poprawne spowodowały, że przeciwnik zaczął się nieco gubić. No i dobrze. No to się porobiło dobrze. Dobra. Co, mój drogi przeciwniku, teraz wymyślisz? Pamiętajmy, że tutaj skoczek jedyna figura, która broni wieży. Czasem można się zapomnieć i coś podstawić w prosty sposób. Co ja na miejscu przeciwnika bym zagrał? Szczerze mówiąc nie wiem. Pozycja jest bardzo nieciekawa. Zawsze też można gońcem wrócić i stępem atakować wieżę. Hetmana również można wstawić na e6 i tutaj zaatakować po raz kolejny słabość. To są też pomysły całkiem sensowne. Niekoniecznie musimy się na siłę nastawiać na atak na króla. No właśnie, zobaczcie. I teraz sobie zagrajmy tak, bo dlaczego by nie? Naprawdę? No to bije. Okej. Wymiana. No może chciał tej wymiany. Może chciał trochę uprościć. No goniec d3 jakiś oczywiście wiedzie, to wieża e3. Ja tutaj jak się nastawia na jakieś tutaj chocki, klocki, jakieś pułapki. Tutaj myślę, żeby zagrać. On tu. Ja dam szacha, on tu. Czyż tak sobie ryzykować? Też się prosi, żeby tam wjechać hetmanem. No, nawet e6 w sumie można zagrać. Też nie jest jakieś dziwne, ale tak. Bardzo mnie kusi, żeby jednak tutaj... Dobra, w ciemno. Nie liczę za dużo. Gram hetmanem. Mam przewagę pionków. Muszę coś takiego zrobić. No muszę przeciwnika tutaj atakować. Zobaczcie, i nawet nie zagrał gońcem na d5. Przepraszam. Hetman f4 z szachem. O! Albo tak, bo on nie może tu, bo tam. Chyba to będzie lepsze, bo jednak skoczek i tu atakuje i może wejść po prostu na G4. Tak jest plan zresztą, żeby zagrać tu. Ewentualnie wybić gońca, zagrać goniec E5. Tak, szereg związań tutaj mamy. Szereg związań, no to teraz mamy tutaj szacha i zbieramy materiał. Dobrze mówię? No dobrze mówię, skoczek. Czasami na ten ruch trzeba uważać, ale tu się dobrze pilnuje na tej linii wszystko. Tu zbijamy. Ok. Chyba tutaj sobie zagrajmy. Zobaczcie, skoczek nie może w ogóle zbić, a chce bezpośrednio zbić po prostu wieżę. Jakiś szach zaraz nastąpi. No tutaj jest bardzo trudno grać białymi. I w następnym ruchu wybijamy. I Maciek. No dobra. Dzięki serdeczne za dzisiaj. 1929. Widzimy się w kolejnych odsłonach. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.